Ostatni przedświąteczny weekend za nami, w tym zakupowym szaleństwie można było na chwilę przystanąć i posłuchać zespołu Bratanki, który pojawił się na scenie w Legnickiej Galerii. W repertuarze nie mogło zabraknąć kolęd. Zadecydowaliśmy, że dzisiaj jest wyjątkowy dzień, taki świąteczny już widać i słychać i czuć, bo są też zapachy, które tutaj nam towarzyszą i dlatego stwierdziliśmy, że kolęd kilka należy zaśpiewać i zagrać. Święta świętami, ale w repertuarze Bratanków nie mogło zabraknąć znanych wszystkim przebojów. Nauka się bierze z tej historii Kanki, tej Kanki. Trzeba wiedzieć kiedy, oj kiedy, pożegnać się z Jankiem, hej z Jankiem. Jak wy spędzacie święta? Czy wy jako zespół robicie sobie jakąś wigilię wspólną? Czy się odwiedzacie wzajemnie? Czy jesteście, macie tak dość siebie po koncertach? Nie, to nie chodzi o to, że mamy siebie dość, ale myślę, że ten okres taki wigilijno-świąteczny jest przeznaczony dla rodziny i tutaj, że tak powiem, a mamy duże rodziny, więc tutaj ich odwiedzamy. A przecież Sylwester, więc możemy pogodzić jedno z drugim, bo na Sylwestra się spotykamy w Toruniu. Bratanki nie chcą zdradzać planów na nowy rok, ale mówią, że mają głowę pełną pomysłów, a 2005 rok będzie pracowity i pełen przedsięwzięć. Witamy bardzo serdecznie, tu zespół Bratanki, a raczej jego reprezentacja, czyli Agnieszka Dyk. Serdeczne pozdrowienia dla telewizji Dami i jej widzów.